Siostry i bracia w Chrystusie, witam Was serdecznie po raz kolejny z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Słowo Boże z książeczki z Biblią na co dzień zapisane jest w księdze proroka Izajasza w 43 rozdziale, gdzie czytamy: Ja jestem Bogiem i nadal Nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? Oraz z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału: Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Siostry i bracia, dzisiejsze słowa z książeczki z Biblią na co dzień wyrywają nas z wakacyjnej sielanki, w jaką początkiem lipca wpadamy. Te 2 letnie miesiące są symbolem relaksu, radości, rozprężenia. Choć część z nas nadal musi chodzić do pracy, to czuje się wokół nas ten wakacyjny, chilloutowy czas. Żyjemy myślami o przyszłym urlopie, tym, co będziemy robić, gdzie się wybierzemy, z kim się spotkamy, jak zagospodarujemy ten cenny czas. Niektórzy z nas mogą żyć wspomnieniami minionych wolnych dni, ale nadal cieszą się tym wakacyjnym okresem. Nikt z nas nie wybiega w przyszłość poza ten wakacyjny czas, a już na pewno nie myśli o czasie ostatecznym, o sądzie Boga nad człowiekiem, o tym, jak to się odbędzie i kiedy. A dzisiejsze słowa wyrywają nas z wakacyjnego szaleństwa i zmuszają do zastanowienia się nad tym sądem. Gdzieś z tyłu głowy świtają nam nasze wyobrażenia tego wydarzenia. Najpierw trzęsienia ziemi, powodzie, może susze trawiące ziemię, później wojny, głód. Jednym słowem apokalipsa, koniec świata. Po niej wszyscy ludzie zgromadzą się przed wstępującym z nieba Chrystusem. On zasiądzie na wielkim tronie, w ręku będzie miał długą listę z imionami ludzi, którzy dostąpili zbawienia i życia w Bożym Królestwie. Lub zupełnie inny obraz. Chrystus trzymający w swoich rękach wagę. Na jej szalach kłaść będzie naszą wiarę, czyny, zachowanie. Ich ciężar zdecyduje o naszym ostatecznym losie. Zadajmy więc sobie pytanie, jaki byłby rezultat takiego osądu? Przed Chrystusem staniemy tacy, jacy jesteśmy, bezbronni i biedni, grzeszni i bezradni. Stajemy z bagażem naszych doświadczeń, naszych win, naszych kompleksów. Stajemy z wszystkimi ranami, jakie zostały nam zadane i które sami zadaliśmy sobie i bliźnim. Stajemy z tą świadomością i boimy się dokonać bilansu. Dlatego uciekamy od zagłębiania się w głąb siebie, zastanawiania się nad swoim życiem, swoimi decyzjami, bo to wiąże się z dokonaniem rozrachunku sumienia, który rzadko kiedy wypada dobrze. Ale Chrystus mówi: znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Pomimo nędzy ludzkiej egzystencji, uwikłania w złość, nienawiść, zawiść, wojny i okrucieństwa, kłamstwa wielkie i poważne oraz te mniejsze, pomimo tego wszystkiego jesteśmy bogaci. Dzięki Bożej łasce jesteśmy bogaci. Z niej możemy czerpać siłę, by nie lękać się przeciwności, z niej czerpać siłę do podsumowania naszego życia i do jego zmiany. Sąd Boży nad człowiekiem już się odbył. Golgota była miejscem odkupienia wszystkich ludzi, ostateczną ofiarą złożoną za nas grzeszników. Ta ofiara uwalnia nas od grzechu, napełnia nadzieją, wlewa w nas spokój i radość. Równocześnie zmienia nasze życie, pozwala spojrzeć w głąb siebie i dokonać zmiany. Pozwala żyć w miłości i przebaczeniu zarówno względem bliźnich, jak i nas samych. Codziennie stajemy przed Chrystusem i przed Jego sądem. Nie obawiajmy się tego sądu, gdyż w Nim, w Chrystusie możemy znaleźć miłość
i przebaczenie. Amen.